Dzisiaj, moi drodzy, pokażę wam, jak zrobić dobrą wędlinę. Dobrze doprawioną. Z piersi indyka, rolada, która doprawiona jest orzechami i suszonymi pomidorami. Monsieur Cuisine nam tutaj w tym pomoże. Wszystko na parze. Przyjemnie, lekko i smacznie. Ach, rolada jest gotowa, ale musi wystygnąć. Kanapeczki będą jutro. Pierś indyka zamierzam zrobić tak, by mogła być nie tylko dobrym daniem obiadowym, ale przede wszystkim, żeby mogła być wędliną, którą można zjeść na dzień następny. Najpierw trzeba ją rozwinąć, rozłożyć, tak jakbyśmy rozkładali książkę. To wszystko zależy od tego, jaką pierś uda wam się kupić i warto rozkroić ją po prostu tam, gdzie jest grubsza część w płaszczyźnie poziomej, tak żeby ona się ładnie otworzyła. Nic więcej robić nie powinienem, jeśli chodzi o krojenie, ale chciałbym ją wyrównać, więc troszeczkę rozbijemy tę pierś, uprzednio zawijając w plastikową folię. Nie rozbijam tego na zupełnie płasko. Chodzi tylko o to, żeby cała powierzchnia była mniej więcej tej samej grubości. Oczywiście to jest kwestia umowna, ale pamiętajcie też o tym, aby nie poprzerywać tej piersi, żeby ona stanowiła jeden ładny kawałek, bo wtedy lepiej jest to wszystko związać. To za chwilę. Wiązanie za chwilę, ale wcześniej. Orzeszki pistacjowe. Do tego mniej więcej pół łyżeczki ostrej papryki w proszku. Majeranek. Dalej czosnek. Dwa większe albo trzy mniejsze ząbki. No i wreszcie składnik każdej marynaty, czyli oliwa. Ale dzisiaj wykorzystamy tę oliwę, która jest w suszonych pomidorach, tak samo jak te suszone pomidory. Więc najpierw 2-3 łyżki oliwy do środka i mniej więcej, jeśli chodzi o gramaturę, tyle samo pomidorów suszonych, co orzeszków pistacjowych. Jeżeli to ma stanowić właśnie taką wędlinkę, na którą macie ochotę po powrocie z pracy, czy chcecie położyć sobie na kanapkę, to świeże zioła nie zdają tutaj egzaminu, ponieważ one zaczynają po kilku dniach fermentować. Pomimo upieczenia puszczają trochę soku, więc nie polecam. Suszone sprawdzają się zdecydowanie lepiej. Dajcie znać, moi drodzy, jak wy doprawiacie pierś indyka. Czy lubicie ją bardziej na ostro, czy bardziej łagodnie? A może najlepsza jest smażona? Czekam na wasze komentarze. Jeszcze jeden element, który bardzo lubię i który tutaj doskonale się sprawdzi, prażona cebulka. Możecie ją uprażyć sami albo sobie użyć takiej gotowej, prażonej cebuli. To przecież zupełnie dozwolone i też nie świeża, ale suszona. Jak widzicie, wszystkie rzeczy, których używam do marynaty, nie wymagają długiego pieczenia, gotowania, smażenia. To wszystko jest, poza czosnkiem, już przerobione. Pesto. Zazwyczaj jak robię pesto, którego używam później albo na kanapkę, albo też do makaronu, ma nieco inną konsystencję. Jest grubsze, grubiej zmielone. Teraz jednak, ponieważ chcę, by jak najwięcej aromatu przeszło do piersi, musi być naprawdę bardzo dobrze zmielone, prawie że gładkie, tak żebyśmy mogli jak najwięcej tej marynaty rozciągnąć na mięsie. Żeby ona pokryła się od wewnętrznej strony, czyli z jednej strony tylko smarujemy, bardzo mocno aromatem orzeszków, majeranku i pozostałych rzeczy. Idealnie byłoby teraz taką pierś zawinąć jeszcze w folię i odstawić na jakieś 25-30 minut do lodówki. Ale jest to prosty przepis. Tak go postanowiłem umieścić na całej swojej playliście prostych przepisów. Po lewej stronie macie ich więcej. Kliknijcie link, jeżeli szukacie. No bo też ten czas na marynowanie, on być może zmienia wiele, ale nie jest konieczny. Bo po takim posmarowaniu możemy od razu zabrać się za zawijanie, bo ten smak marynaty i tak przejdzie podczas powolnego gotowania na parze. Aha, a propos gotowania na parze. Monsieur Cuisine, woda, czas. 30 minut. Najpierw rozgrzewanie oczywiście, cyk. To co ważne, pamiętajcie, by taką pierś, jak ją delikatnie rozklepiecie, zostawcie sobie na folii, zostawcie sobie na pergaminie, jeżeli robicie to na pergaminie, żeby później za pomocą tej folii ładnie zawijać wszystko do środeczka. Cyk. Pozbywając się oczywiście zewnętrznej warstwy folii. Nie pobrudzicie siebie i nie pobrudzicie za bardzo deski. Teraz już tylko trzeba pierś związać, tak żeby uformować roladę. Dokładnie ta sama zasada, jak obowiązuje przy robieniu rolowanego boczku. Formujemy. Zaciskamy sznurek tylko tak, by całość ładnie się tutaj układała.
To jubilerska robota, ale myślę, że warto spędzić trochę czasu, żeby ładnie zawiązać taką pierś, żeby ona była piękna. Z powrotem. Pomimo rozkrojenia, pomimo rozklepania, pomimo nafaszerowania, żeby ładnie się prezentowała, bo też później będzie ładnie się prezentowała czy na kanapce, czy na talerzu. Monsieur Cuisine nagrzany i gotowy. Teraz, moi drodzy, jedna rzecz, którą proponuję, byśmy zrobili, to odrobiną oliwy polać samą pierś. Oliwa suszonych pomidorów i dokładnie smarujemy z każdej strony. Układamy. I teraz gotujemy na parze. Jedna ważna rzecz. Nienawidzę piersi, które są zbyt mocno ugotowane i przegotowane, ale nie chcę jej przesadnie gotować z zewnątrz. Chciałbym, żeby temperatura dochodziła też do środka i miała ten czas, który powolutku będzie ją gotował. Chodzi o to, żeby jak najwięcej soków zostało w środku. Teraz rzeczywiście ona będzie pięknie zamknięta z zewnątrz, a później powolutku będziemy dogotowywać. Jest garnek gotowy, wszystko się zgadza, czas leci. I teraz na 10 minut zostawiam ją jeszcze tutaj, w gorącym naczyniu, żeby ta temperaturka powolutku jeszcze dochodziła. To jest drób, więc musi być dobrze wypieczony, by mógł być spożywany. Tym bardziej, że to jest rolada, która ma stanowić później materiał do kanapeczki, ma być wędliną, więc będziemy przechowywali ją w lodówce. To nie jest danie, które od razu trafi na talerz. Jeżeli tak, chcielibyście ją zjeść, to możecie z automatu wyciągać i od razu podawać. Zostawiamy, niech sobie tutaj odpoczywa później na talerz, chłodzimy na zewnątrz, do lodówki i codziennie cieszymy się dobrą wędlinką na kanapkę. To był pomysł na dobrą, szybką, prostą wędlinę, którą możecie zrobić sami w domu. Jeżeli macie jakiś inny pomysł, pamiętajcie, dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie też o subskrypcji, o dzwoneczku, no i bądźmy w kontakcie.